Witam, tu z tej strony Schmidta, to jest już kolejny odcinek z Euro Truck Simulator 2. Tym razem dokończymy naszą trasę do... Wybaczcie mi, że... miałem taką małą przerwę w robieniu materiału, ponieważ miałem już za dużo obowiązków jak na cały weekend. Tylko w piątek miałem spotkanie. Składamy co? Potem to potem. To potem spróbowałem się do rocznicy komunii siostry Aś. Teraz spędzimy z nią pół soboty, a później byłem na meczu, w którym wygraliśmy z ruchem 6-0. Tak więc życzę Śląskowi powodzenia, żeby było tak dalej. Jutro z Zagłębiem Lubin, a w piątek z Orką Gdynią, Świnią. A w niedzielę była rocznica, przez cały dzień kanialne zajmowały się kośćmi. Było ledwie kilkanaście osób. Teraz moje dwa słowa o pierwszej komunii światowej. Jak... Ja miałem pierwszą komunię świętą w 2011 roku, wówczas miałem 8 lat. To czym mówiło się? Tak, 8. Nie, 9. I to była trochę klasa szkoły podstawowej. Grałem sobie w hejtomowej parafii Świętego Małgorzatego. W sprawie smaku to odpocząłem coś nieco ciężkiego, ale... Serce mi nic uratowało. No tak, ale wcześniej trzeba było się szykować, ulicie trochę pieniędzy, bo sytuacja finansowa w rodzinie moja była... A ja czasami nie czułem się godzinie dostać komunii, bo ja więcej złych uczynków uczynię niż dobre. No, przecież każdy ma problem w wieku 30, nikt ten nie jest idealny. Potem wcześniej musiałem się wyspowiadać. Dzień przed komórką.
potem no i pipujcie. To jest niezmienne już. Śmierci szuka. Po tym sprawie przyjęcia głównie byli najbliżsi. Nawet dalszy tych środków to głowę nie dobyła ciocia i babcia, nigdy więcej. To co ja powiem. Trochę później w rocznicy tak samo. Prawie prezentu 6 lat temu to nie było żadnych większych cudów dla 9-latka. Jedyne czego co ja pamiętam to rower. Rower to chyba to samo takie gdzieś na Wielkanoc. Oraz nie wiem, klocki Lego. O. Oraz parę złotych. Gdzieś musiałem dać siostrze na wyjazd do roboty w Podlesie, no. Najczęściej chyba na wycieczkę drugiej się. Mogłem wiedzieć, że to było. Poza tym ja nie miałem jako 9-letni dzieciak jakichś większych zachcianek, większych tych większych zapotrzebowań. No chociaż coś tam miałem, jakąś pewną wymarzoną kierkę, jakim jest Need for Speed Hot Pursuit. Kiedy się grałem w jego reedycję sprzed ponad 20 lat. I co? Nice. Nie przez zbliżenia. Ale niestety czuję, że gąbę w tamtych... Mój komputer... Cholera. Gąbę w tamtych czasach nie spełniał ich wymagań. Teraz, który mamy... To co? Okej, włącza się, ale po prostu... Są lagi, ledwie kilka klatek na sekundę. Po prostu nie teraz ty w to grać. Więc jedyne co zostało to albo wziąć udział w konkursie. Ja się zapytałem osobiście w test.pl. I co? Spodobał mu i mi się, co czuję, że mogę być nominowany. Co będzie dalej? Nie wiadomo, pierwsze losowanie jest chyba jutro czy pojutrze. Tak więc dla tych, którzy chcą mieć bardzo wydajny sprzęt co do grania, co do nagrywania na YouTube'a, to radzę dobrze się pospieszyć. Dobrze wam radzę. Czyli tak dla przypomnienia. Zestaw ma nie przekroczyć 2100 zł. I tylko części są tylko i wyłącznie z komputeronika. Nigdzie więcej. Podam dacie w komentarzu, podacie
części, nazwy i linki do nich. A potem, no nie wiem, czekaj, czekaj, debil. Nie no, wolałbym takie razy ciągnąć co na stare śmieci. Czyli to kompa stacjonarny. A laptop mam. Może mi się przydać w podróży, czy jakoś do montowania filmów. To jak na przykład próbuję podpiąć monitora, a co ciągle mi przerywa. I dlatego był jakiś problem z nagrywaniem, samo się wyłączyło. Masakra. Bardzo chciałbym zmodernizować laptopa. Sprawdziłem. Bo to 4-rdzeniowy procesor. I teraz. Więc musiałbym jedyne co robić, to właśnie nie kupić nową płytę główną. Ale gdzie ja znajdę płytę główną, bo to jest 14-calowy laptop. Co wypulało na lepszym sprzęcie, nie wiem. Prawie kanału. Okej, mamy takie, mówię, co odcinek, dwa odcinki z tej serii, w którym my jesteśmy, czyli Auto Truck Simulator 2. I to by było rozsądne, niepewne. Mamy całą masę pomysłów, ale po prostu trudno mi jest realizować. Bardzo trudno do realizacji, bo to jest LNDB finansowym. Czy po tej innym jest kalendarz? Wracając do pierwszy się komunikuje święty. Nie no, jest to jedna z głównych sakramentów kościoła chrześcijańskiego. Czyli i protestanckie, zachodnie, i katolickie, jak i prawosławne. A jakie są kolejne? Jest zmowanie, a na koniec albo kapłaństwo, albo małżeństwo. Prawie księdza, to ja niestety na niego nie zasługuję. Czemu? To dużo krzywdy kupił, ale przynajmniej się z tego wyspowiadam. Raz na miesiąc czy dwa miesiące. Ostatnio.
częściej traktuję tą pierwszą komunię świętą tak na poważnie. A czy żeby wydawać pieniądze na różne przyjemności czy jakieś inne pierdol. Najczęściej zdarzają się w połowie maja. No potem jak tak mniej więcej może wyglądać? Wygląda to mniej więcej tak. Jeszcze przez biały tydzień chodzicie na majówkę. Dla jednych to w porządku, a dla tej ruki takich jak ja to jest nieco tortura. Nie no, części katolików czy głęboko wierzących może mi to robić, zastanawiacie mi to medać, że to zlać będzie prosił więcej godziny dziennie w maju na najlepszą, na najukochańszą matkę na świecie, jakim jest Święta Maria Panna. Czy to jest dla ciebie tortura? Myślę, że tak uważałem parę lat temu. Ja uważam tak jak to dzisiaj. Trochę, ale stać sobie jakoś jest mądrzeje. Może w końcu będę na nią chodzić. Pytanie. No pierwsza komunia święta jest takie nieco taka późno, dopiero co musi być w drugiej, trzeciej klasie szkoły podstawowej. Bo najpierw trzeba mieć chrzest. Jak najwcześniej jak święta. Ja już miałem w wieku 8 lat, czyli w prawie ostatniej chwili przy tej komunii. A większość rzeczy to nie wiem, tak w latach niemowlęcy. Po prostu chcieliby tak w wieku 4 lat to trochę za wcześnie, nie? W wieku 8-9 lat dziecko jest takie wystarczająco dobrze wychowane. Chociaż jeszcze to jeszcze oj ta taka to roga do dorosłości to dorosłości Polika. A ja chciałem jeszcze mówić, że dziecko jest wystarczająco silne psychicznie.
Wow. Hey. Jakie się mniej więcej mówią na dzieci, które biorą się w komunizmie? Komunizmie. Bo. Co to po? To się. Komuści. Mi komuniści kojarzy się z. Ze złymi człowiekami. Z. Służącymi szatanami. Mają ponad 1000 miliony ludzi. To się odmieni prawo. GPS pokazuje jedna stację w ogóle. Szpakę, tylko.
Nie, bo po prostu jestem zaściwiony. Co za mnie wyskakiwała wieczna. Przygląda na BSF i to. Jaki... Na przykład taki. What the fuck? To jest to mało. Rozumiem, żebym tak na chwilę dacie spokój z tym. Z czym? Z wrzucaniem filmów. O. Bo to zrobimy tak na ich czasy zostawić idzie. Z wrzucaniem materiału. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy za bardzo pomysłu, co robi się dalej z tym kanałem. Nie, tak jak już powiedziałem kilka razy, mamy skoro pomysł, ale nie wiem jak to zrobić. Nie wiem. I jeszcze chciałbym taka... zrobić, żeby my... Znaleźliśmy to, że... Puścili się, żeby... Sami wykonać.
No i jesteśmy w nich. To dokładnie. Tele 2, nie wraca. Dobra, może weźmy... No dobrze. Jak widzę, teraz już przechodzimy do podsumowania dodatku chyba. Podsumowując, DLC FIFA La France jest piękna, duża i warta swojej ceny. Przejechaliśmy ponad 3600 km, w większości autostradami i 8 odcinków, czyli 1/6 całej serii. Zobaczyliśmy większość miast na tym dodatku, między innymi odbudowane od Nowa Paryż, Bordeaux, Nantes, Brest, Le Mans, Toulouse i Limoges. Powracając do piękności, dla mnie zajmuje pierwsze miejsce, wyprzedzające Skandynawię i Cowick East. Większość ilości kilometrów drugi miast, drugie miejsce po Skandynawii. W sklepach stacjonarnych kosztuje minimum 6000 zł. Przez internet można kupić minimum 10-20 tatali. Jeśli ktoś chce rozszerzyć swoją firmę o kolejne podbite miasta, zwiedzać czy utrzymać mody, niestety to zwrócone. Bardzo serdecznie polecam ten dodatek. Tak więc bardzo wielce dzięki za obejrzenie tych materiałów z Euro Truck Simulator 2. Jeżeli film wam się przypadł do gustu, to pozostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to pozostawcie subskrypcję kanału, a następnie wciśnijcie w dzwoneczek i żaden film wam się nie ominie. Tak więc do kolejnych odcinków. Cześć.